z czym to się cholerstwo jadło. Najgorsze uczucie, kiedy się wraca po 100 latach do gry i się kompletnie nic nie pamięta. Znałem też jako dlaczego nie lubię robić sobie przerw generalnie. Co my tu właściwie mieliśmy? To jest dobre pytanie. Właśnie, co mieliśmy? Może tak będzie łatwiej. To tak, mieliśmy pod siłę, na hita, czyli do nóg palili. Jakieś sidequesty? Mogliśmy dostarczyć 5 głów Inugami Baphometowi. Za to się nie zabiorę przez najbliższe 100 lat. Wydaje mi się, że ogólnie mogliśmy teraz pozwiedzać kawałek lokacji, ale też głowy nie dam. Nie leczenie, mapa była tu. Ja mam całą dużą lokację do zwiedzenia, więc chciałoby się rzec. O, tutaj to wszystko. No nic, będzie dużo rzeczy do roboty, to na pewno. Tylko teraz zasadnicze pytanie brzmi tak. Ile game overów zdążę złapać przez pierwsze pół godziny streama? Bo nie ukrywam, nie dowierzam w siebie aż tak bardzo. A już na pewno nie, jak słyszę, że już mnie goni, już chcą mnie bić. Ej, Sebastianie. Jak to mówią, nice skok. Na szczęście są tylko dwa, ale pewnie nie mogę z nimi gadać bez wysokie. A nie, trzy jest pierwsze. Szansa jest. Jakim jest ten demonem? Czy on wygląda na kogoś, kto chce być miły? Jasne! Żartowałem, on nie chce być miły. Odpadnę na luty i dokładnie to, czego potrzebowałem w swoim życiu. No, ogień też są odporne. Przynajmniej nazwie podatne. To jest pozytyw. Chyba nie wygląda to dobrze, ale może nie be... Czemu on nie ma 4 góry? Holy fuck. Przynajmniej jeden z podłogą i zbierają magacuchy. Wydaje mi się, że powinienem być w stanie je pobić, ale głowy nie dam. Zwłaszcza jak nie będę krytował. Jolo! To nie zadziałało tak, jak bym chciał. Jak jeszcze patrzę na to, że Lili umrze, to... Ale będzie teraz wczytywanie zapisu, coś czuję. Ale zapis będzie wczytywany, holy fuck. Znaczy, drugą opcją, którą mogę stosować, jest zawsze... Smogball. A niech będzie. Nie zaliczajmy game overów aż tak szybko. Tylko pytanie, czy tu jest coś jeszcze, co mogłoby mnie chcieć interesować.
Bo ogólnie wydaje mi się, że tej części lokacji jako tako nie zwiedzaliśmy. Więc powinno być tutaj na tyle dużo rzeczy jeszcze do ogarnięcia, że mogę spokojnie pochodzić jeszcze trochę. Najgorsze jest to, że cały czas próbuję robić jakieś kontrolki, które są z innymi grami związane. I się zastanawiam, dlaczego nie dzieje się to, co chcę, żeby się działo. Tylko czekam, aż kogoś się wpieprzę na demona przypadkiem. Dobra, maszyna została wcześniej już przeze mnie obrabowana, ewidentnie. Gdzieś tu jest skrzynka i będzie mnie ona stosować poprzez czasy samym swoim istnieniem. Ale nieważne jest tutaj. Cześć, Dyki. Mirażdżem. Nie, żeby mirażdżem był mi aż tak bardzo potrzebny, ale jak jest. Jak dają, to wezmę. Dobra, co mi powie mapa? Mapa mi powie, że... Na pewno mam w miarę niedaleko jakiegoś questa, mam parę skrzynek, mam jakiegoś dużego demona. Z czego o to ostatnie się boję chyba najbardziej. Czeka do dużego demona widać stąd? Nie. Czyli on pewnie będzie tu w środku. Czy tam będzie kumbanda? A może być kumbanda. Może, ale nie musi. Przejście tutaj daje mi tyle, że wpieprzę się między demony, czego nie chcemy. My teraz gonimy za lamu, no mniej więcej, w takim bardzo dużym skrócie. Teraz na chwilę obecną to bardziej wygląda tak, że wszystko co nas spotka chce nas zabić i wychodzi im to całkiem dobrze, więc... Karpie są podatne na zajęcie. Czy jestem w stanie je zajść tak, żeby nie umrzeć? Chyba. Czy oczywiście, kiedy musisz wykonać ważną rozmowę? Przez telefon jesteś w tych, co się muszę mentalnie na to przygotować. Powiem tak, znam kompletnie uczuć. Ja jakoś... Mi zawsze ciężko przychodziły rozmowy telefoniczne. Łatwiej już chyba było im po prostu podejść i kogoś... rzeczywiście zapytać na żywo, aniżeli telefonicznie dzwonić. A ciężko mi do końca powiedzieć, z czego to wynika. Po prostu jakoś łatwiej mi się z nimi dogadać na żywo, niż tak dzwonić. O. Ale piękna autowa. Ty chuju. Jak idę na rozmowę o pracę. Cóż, życzę powodzenia. Też moim zdaniem przynajmniej nie warto się jakoś specjalnie stresować pod tym względem, że odpukać, że coś nie pójdzie, tak? To i tak ja przynajmniej takiej sytuacji traktowałem jako zbieranie doświadczenia na kiedyś. To, że każda rozmowa daje jakieś tam doświadczenie. Także każde, powiedzmy, następne będą nieco lepsze, łatwiejsze. Dobrze pamiętam, że to jest kumbanda. Nie wiem, czy chcę mi się z nim użerać. Zwłaszcza, jeżeli nie znajdę żadnego safe pointa w najbliższej okolicy. Jak Sini mnie goni. Są lepsze magatoki niż critical. Być są, to na pewno. Generalnie wszystko zależy od tego, czego akurat potrzebujemy w danej chwili. Jeżeli chcemy po prostu zadać jak najwięcej obrażeń bez kombinowania strategiami, to Omagatoki jest taką najprostszą opcją, tak?
jeżeli chcemy na przykład szybko zakończyć na Dojo Encantera, to pewnie są lepsze rzeczy, jak na przykład, nie wiem, Big Bangi, nie Big Bangi, tak, tego typu rzeczy. Są na pewno sytuacje, gdzie wolelibyśmy, nie wiem, rzucić spele za darmo, czy tam za jeden many, zbuffować się lepiej, tak, dlatego wtedy też są lepsze Omega Talki. Mówię, no to wszystko zależy tak naprawdę od tego, co chcemy osiągnąć, tak? Bo do takiego czystego bicia... Critical jest jedną z lepszych opcji. Nie powiem, że najlepszą, choćby dlatego, że istnieje to, co Beasty mają i kompletnie już nie pamiętam, jak się nazywa. W każdym razie chodzi o to, że im mniej się ma HP, tym mocniej się atakuje, przez co bonusowy bossów się zdejmuje w jedną turę. Jestem nastawiony pozytywnie, też lepiej niż się iść do mojej siedmiu. No to wiadomo, tak? Zwłaszcza, że przynajmniej ja tak mam. Że jak za długo siedzę w domu, to mnie szlak trafia, dosłownie. Dobra, czy mogę kogoś zagadać? Zobaczmy. Setanta ma 35, ja mam 31, więc raczej odpada. Poltergeistów nie chcę zagadywać. Well then. Pytanie, czy uda mi się zabić tego Setantę w jedną turę. Mogą być z tym problemem, z tego co widzę. No, zwłaszcza z takimi blokami. Au! Ile? A, rację, zapomniałem. W SMT5, gdzie jest skalowanie zależne od poziomów. Chuj ci w dupę, go. Sam przed chwilą wspominałem, że miał 35 poziom, jest... W sumie powinienem się tego spodziewać. Nie wiem, czemu mnie to zdziwiło. Już nie będę miał takich głupich myśli, jak czemu on mi tyle zadaje. Tak będzie lepiej. Dobra, czy coś jeszcze na górze powinno być? Tylko jak się na tę wspomnianą górę dostać? Bo na pewno nie tędy. To wygląda, jakby się dało dojść, ale to zobaczymy teraz. Najpierw z chęcią skorzystam z tego, żeby się wyleczyć i zapisać zaraz. Najlepiej w tej kolejności. Aczkolwiek widzę, że jakiś super majętny, to ja też nie jestem. Dobra. Jakie ty masz dla mnie questy? A, jestem sukubem, czy masz chwilę, żeby pogadać? Jasne. Spotkałem po drodze Kumbandę i z nim nie robiłem. Byliśmy kiedyś bliscy sobie. Byliśmy razem mrocznymi koniami, bla 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 bla. Ale teraz stał się z powrotem bardzo zły, agresywny i w ogóle. Do czego dążysz? Mamy się go w dużej mierze pozbyć. Dobrze. Jestem pewien, że mogę teraz bezpiecznie iść na Kumbandę i się nim zająć. I na pewno nic złego mi się przez to nie stanie. O, elementalne obrażenie okazało się być nie do końca dobrym pomysłem. Chyba nie rozumiem, do czego pijesz, biorąc pod uwagę, że dostałem fizyczne małe. Czy... A nie, dobra, wiem. Już wiem, już się ogarnąłem. Ale to raczej powiedziałbym, że rzadsze niż częste sytuacje. I też moja wina, że nie zwróciłem uwagi na to, bo miałem pokazane słabości Poltergeista i powinienem pokazać, że ten, że był blok. Więc to akurat była 100% moja wina jako taką. Ale też moje. Wydaje mi się, że to nie jest aż na tyle częste, żeby się tym przejmować. Dobra, teraz moja ulubiona skrzynka, do której nigdy, przenigdy nie mam pojęcia, jak się dostać. Na pewno tam mam to łajzę.
Bo generalnie ta skrzynka jest gdzieś pode mną. A teraz nie jestem pewien, czy nie jest nade mną. O, tu jest. Tam się jakoś bardzo specyficznie dostawało. Cześć, droga. Czekaj, gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłeś? Jestem ślepy. Już nie jestem ślepy. Sześć i chwały. Mam 55 manów, więc powinniśmy też mieć nagrodę dostępną. Dobra, teraz ważne pytanie na dziś. Jak się dostać tam na dół? Jaka jest szansa, że mogę po prostu sobie stąd skoczyć? I dlaczego żadna? Szczerze mówiąc, to spodziewam się, że jeżeli spróbuję w ten sposób spaść, to mi się nie uda. Yep. W sumie to powiedzmy sobie szczerze, spodziewałem się, że dokładnie to się stanie. Jak bardzo dupie jestem, więc jestem te tle Soso i demony i kiedyś tam ich facet na wózku zrobił program do portowania z nimi. Biorąc pod uwagę, że większość części SMT jest ze sobą co najwyżej luźno powiązana, to... Samo SMT5 nie jest aż tak źle. Inna sprawa, że SMT5 praktycznie nie... Praktycznie nie ma fabuły. Oj, to jest man. Nice. W sumie jak już tu jestem i zgadnę to chwały, to zobaczę, czy może mam coś... Co do wykupienia. Naucz się cudów. Sojusznicy dostają manę, kiedy się bronią. Chyba z innych, bardziej ciekawych rzeczy. Empowering Cheer Divine. Divine Garrison 6. Teoretycznie na chwilę obecną nie potrzebuje. A z drugiej strony nie potrzebuje też żadnych mastery w chwili obecnej. Bo generalnie z tych rzeczy z pierwszego drzewka supremacy raczej nie korzystam jako tako. Jakoś generalnie nie przepadam za tymi wszystkimi magacuchy i rzeczami. I w miarę możliwości staram się brać inne rzeczy. Dlatego też sobie tak. I zrobię... Nie zrobię tak, bo brakuje mi 5 chwały. Jak już mówiłem chwilę temu... Na szczęście nie potrzebuję chwilowo więcej demonów, więc nie jest źle. Cudy to pasywki. No, w dużej mierze tak. Różnie tam działają, czasami dają nam dodatkowe sloty, czasami wzmacniają umiejętności, pozwalają na rekrutację większej ilości demonów. Mają bardzo dużo różnych różniastych opcji. Dobra, to jeszcze raz. Czy ja jestem w stanie w tej chwili pobić tego kombandę? W sumie to mnie zastanawia. I dlaczego nie? Sprawdzić nie zaszkodzi, prawda? Prawda? Chyba nie mogę stąd skoczyć. To było zbyt proste. Żartowałem. Gdzie jest ten nieszczęsny kumbanda? Tu jest. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Który on w ogóle ma poziom? To jest najciekawsze pytanie. Imbifajki 40. 34. Czyli 34 to jest kategoria powinno być do zrobienia. Czy będzie tak w istocie, to zaraz się przekonamy. Tak. Cały misterny plan. Akurasy to nie, to się może przydać.
Właśnie, ja nie mam nikogo, kto ma coś się co działa jak Talonda, poza ma Talondo na Anahicie, a to wychodzi. Or. Zanma. Au. Wow! Skurczybyk zżar mi sporo many. Dobra, kryt wszedł. Chyba jednak będę musiał się posiłkować tą Matarondo. Zjadam gaj z jego osobością, to jest duży pozytyw. Krytniesz? Nie, to udało. Dawaj, dawaj, to ma ten rzecz. No i ta Zalma już bije znacznie mniej. I tak się mogę bić, nawet bym powiedział. Bez kryta niestety. No dobra, to wygląda jak coś do zrobienia, tak to by fair. O ile akurat ten NG mnie jakoś bardzo solidnie nie udupi. Powiedział prosząc się idealnie, żeby RNG go udupiło. Dobra, akurat protagoniści możesz stać manę, ile się rzecz nie podoba. Zajdą mi debuffy zaraz. Znaczy buffy. Czy ja mam jakieś sensowne omagatorki, które nie są... Ja, czy ja nie mam medialamy teraz aktywnej na nikim? Seku rzeczy, które absolutnie mi się nie podobają. Dobra, przynajmniej mam plan. Zrobię tak. Teraz jako, że Chironob nie ma już w ogóle many, to potrzebuję kogoś, kto ma media albo medialamy. Czego na medialamy raczej bym się nie zapatrywał na chwilę obecną. Więc pewnie wskoczy kilkolwiek imię, bo jest odporny na zam. Cześć, Emeleju. Nie spóźniłeś się aż tak bardzo, jak myślałem, że spóźnisz po tym, jak się zapowiadałeś. Ziąga. I teraz media i powinna być ok. Magatsuki. W sumie nie używałem na niego do tej pory tego sprawdzania, jakie on ma ataki, więc nie pamiętam, jakie on ma ataki. Będę musiał teraz to poprawić. Lepiej Anahitą pewnie. Albo i nie Anahitą. Dobra, daj mi Spyglassa. Proszę. Bo nie wiem, którą barierę rzucać. Okej, będę naiwny. Wierzę, że użyję tej mazanny, którą ma. I critical wave. Riot. Dobra, zaraz mi się skończą niestety... bafidła.
co może trochę zaboleć. A z drugiej strony nie ma za bardzo nikogo, kto je przedłuży w tej chwili. No nic, trzeba będzie sobie radzić się debuffami. Dobra. Czy manę? No czeka dobra. Cześć pan Blux. Dobra i ty rzuć dwie ramy. Nie chcę ryzykować. Bo mógłbym zaryzykować, że się siada masę i liczyć na to, że to tak teraz mnie oberwie. I widzicie, jak to by się skończyło. Także klasyczne SMT. Dobra, ty weź spasuj. Ty wziągłuj. I nim powoli się ma na końcu, to będzie niepokojące. Chcesz może krytnąć? Nie chcę krytnąć, a to skurczy byk. Ja weź pasni. O, ale Lim ładnie przeżyła. Nice meme, nie powiem. Kończą mu się debuffy znowu. Czy to już ten moment, w którym mogę go tutaj zabić? Chyba nie, wydaje mi się, że nie. A może? Ha, chyba jeszcze za wcześnie. Dobra, pobiega normalnie. Dobra, to jeszcze, że Lilim się teraz będzie ewakuowała, żeby zrobić miejsce. Pytanie, czy mam kogo tu wrzucić teraz niej. Na Yasuni brzmi pisaka przez to, że ma Shock Bound. Albo dla Fangbreakera. Bo tak to z innych opcji... Nie ukrywam, że nie mam ich jakoś specjalnie dużo, tak? Niby parę demonów mam, ale one nie są... idealnie na tą walkę, że tak to ujmę. Dobra, wrzucę na razie tego Jacka Frościka. Będzie mi służył za dodatkową rekundę. Ale weszło! Dejum! No dobra. Byle Anahita teraz nie umarła. Okej, okay, czyli teraz mam darmową turę. Czyli można chłopa ponakurwiać trochę. Tak długo jak nie spoduluję, to jest najbardziej darmowa tura, jaką w życiu miałem.
A nie zanosi się na podłap, przynajmniej tylko co. Leci drugi Forzdampner. I teraz najważniejsze pytanie na chwilę obecną jest takie, czy jego zabije w tę turę. Chyba nie. Ale spróbować można. Zwłaszcza jak kryty wchodzą. Nie, no powinien dać radę. Disrespect zwykłym fizycznym atakiem. Czekaj, poziom wpadł. Unga bunga build intensyfikuje się. Daj to Sukubowi. Butelka kombandy. Dobra, możemy w takim razie wrócić grzecznie i spokojnie do Sukubki, która dała nam questa. Tajemnicza butelka, która wysysa seksualną energię z ludzi. A dzisiaj nawet nie czwartek. Co nie jest dziwnego w takim razie, że sukubka się z nim sparowała, że tak tujmy. Nie ma sprawy. Dostaliśmy talizman Knightów, czyli od tej pory nasza Lilinka będzie mogła używać innego skilla z Magatsuki. Pytanie, jakiego ty masz skilla z Magatsuki? Right. To się tak sprawdzało. O Magatoki twoje to Soldain. Soldain to taki i Blightain ze starszych SMT, tylko że silniejszy. Coś jak to, co zrobili z Leech Life'em w Pokémonach, gdzie jest 20 base powera, poszedł do 80 bodaj. Zabawne, interaktywne i zbalansowane, czy jakoś tak? Dobrze. To mamy. Bo tamtą skrzynkę nigdy nie wiem, jak się dostać i w dodatku, nawet gdybym wiedział, to chyba nie ma tam nic na tyle ciekawego i godnego uwagi, żeby było to konieczne i potrzebne. Ale i tak możemy poszukać jeszcze innej rzeczy w tej części miasta. No i przede wszystkim, jakbym się bardzo uparł, to pewnie mógłbym sobie porekrutować rzeczy, bo jestem, well, trochę w plecy. Sami widzieliście, ile mam wolnych slotów w tej chwili. I mam wrażenie, że wypadałoby coś z tym zrobić. Chcę mieć poziom 30. Wiecie, co to oznacza? To nieprawda. Spotkanie innych silnych osób. Zaczyna się. Soldain to inny sobą mniej kadej jobu. No mniej więcej, tylko że ogólnie silniejszy. Jaki jest ten demon? Harsh. Maka? Jasne, bierz. 5 lifestownów? Jasne, stać nie. Maka? Jasne, bierz. Jasne.
Da się, da się. Wystarczy tylko się postarać. Teraz jeszcze tylko wystarczy wrócić tam, gdzie byłem. Bo nie wiem czemu, ale jestem jakoś bardzo silnie przekonany, że Pukumba nie zapisałem. Ale bym się omylił, bo nawet nie zapisałem. No to zapisałem po złapaniu Lory. To też jest duży pozytyw. Chyba teraz pytanie, jak skoczyć tutaj? Pod tę skrzynkę. To się stąd spada? Z dachu? Wygląda jakby tutaj z dachu się spadało. Spróbujemy. Jak tylko nauczę się obsługiwać pro konsolę, to spróbujemy. Bo po raz pierwszy jakoś tak chyba gram w coś, co bardziej ambitnie korzysta z pro konsolera jako tako. Bo do tej pory, jeżeli w coś grałem, to w Chrono Crossa co najwyżej, a... Ganie biotrypegi wymagające konsolera. Popierdoliło cię chyba, nie będę ci za nic płacił. Najwyżej umrę, ale nie będę ci za nic płacił. Znaczy powiem tak, akurat SNT5 jest o tyle fajne i przyjemne, że tak to ujmę, że tutaj jeżeli damy demonowi wszystko czego chce, to on rzeczywiście do nas dołączy, tak? Nie ma właśnie jakichś takich rzeczy typu... Dajemy demonowi 70 tysięcy rzeczy, a on potem mówi... nie. Jeżeli negocjacje przebiegają tak, że dajemy demonowi wszystko to, czego chce, to dołączy, kropka. A propos rzeczy... Poczekaj, to ja chciałem ciebie chyba, co? Nie, ciebie nie. Kto jeszcze potrzebuje skinny? Anahita... Forneus tylko? Anahita, Lilim... I Forneus. Taki zestaw. Dobra, teraz chcę wrócić na górę. I stąd teoretycznie powinienem być w stanie przeskoczyć tu. Podkreślenie słowa teoretycznie. Nienawidzę swojego życia. Nie grałem w SMT1, przyznam się bez bicia, ani w jedynkę, ani w dwójkę nie grałem, więc tutaj ciężko mi się jakkolwiek sensownie wypowiedzieć. Ale generalnie takich demonów, że rzeczywiście uciekają na samą rozmowę, to nie kojarzę, żeby były? Mogą być co najwyżej takie, które nie chcą rozmawiać, tak? No ale to generalnie chyba jest w każdej części. Chyba może tak się uda. Ja nie chcę pytać, co tam się przed chwilą wydarzyło. Tak się tylko zastanawiam teraz, ile razy będę próbował tam skoczyć? Tylko po to, żeby przypomnieć sobie, że SNT5 to najtrudniejsza platformówka zeszłego roku. Znaczy generalnie to mam wrażenie po prostu, że ze złego miejsca robię ten skoki, że jego się jakoś inaczej powinno zrobić. Że to jest większy problem niż moje umiejętności bądź idek. Tylko z drugiej strony nie bardzo widzę, jak inaczej ten skok miałoby się zrobić. Chyba, że tutaj gdzieś się do środka wchodzi, ale też nie bardzo to widzę, powiem szczerze. Ech, frajerzy.
Jeszcze gdzieś tu Mitamę widziałem przy okazji. Tam jest Mitama. Kasa. Przyda się. Tak samo jak przydałoby mi się zajście tej Mitamy od tyłu. Mamy to. Teraz pytanie, czy mamy coś, co będzie jej słabością. Spyglass. Mudo. Powinniśmy mieć coś, co miało Mudo. Nie wiem, czy koniecznie na obecnych demonach, nieważne. Essa. Ej, Gicier. O, to powie, że gdzieś tutaj jeszcze powinien być jakiś Miman, ale to może być tylko moje życzeniowe myślenie. Ogólnie nie, mam wrażenie, że za pierwszym razem jak przechodziłem SMT5, to dużo łatwiej mi się szkoło Mimanów niż teraz. I nie wiem, z czego to wynika kompletnie. Czy tu coś jest? Nie widać. Tutaj wpadać mi się nie opłaca. Czyli to już generalnie nic nie ma. Przynajmniej tak wygląda. Solo i kelpi. Tu jest jakaś kolejna krzynka, do której fajnie by było się dostać. Tylko tutaj to już pewnie trzeba kombinować się z tym budynkiem jakoś. A spokojnie, bez nerwów. Nie obchodzi mnie, że można tam wejść normalnie, legalnie i kulturalnie po schodach. To przekracza moje zdolności i myślenia. Można to zrobić po mojemu. Z jakiegoś konkretnego powodu. Generalnie gdyby ona mnie zauważyła, to miała pierwszą turę, a Mitamy mają to do siebie, że spierdzielają jak mają turę. Albo dostają debilitate, przez które nie można jej trafić i potem uciekają. W każdym razie nie zostają w walce. Cześć chwały. Trochę leczenia. Tu mi się raczej spadać w tej nie opłac. Chociaż... jest tu coś w ogóle. Nie widzę, żeby coś tam było. W pewnym sensie tak, tylko tutaj nagrodą nie jest sama Mitama, a to ile expa, kasy albo przedmioty, jakie daje za siebie, tak? Czyli generalnie Mitama nie jest z tych rzeczy, które chciałoby się dołączać do swojej drużyny, zresztą w SMT5 akurat chyba nawet się nie da, z tego co pamiętam. Tutaj bardziej nagroda jest za pokonanie jej, aniżeli za jakieś złapanie i złapanie. Coś mnie goni. Dobra. This is fine. Nie auto heal. Bo tak, po tę skrzynkę nie podejdę, nie ma chuja, żebym po nią podszedł. Mam jeszcze dwie takie w miarę na widoku. Jedna jest niby tu gdzieś. Chociaż też takie trochę niby, że nie wiadomo, czy ona tam rzeczywiście jest, czy nie. Aha.
Przysięgam, wcale nie wkopałem się w niezłą kabałę. See you later. Jakaś kascenka jest? Coś to dalej. Oh, it's you. Sorry for running away back at school. You know, I can't even begin to tell you how scared I was. No way I was gonna try putting up a fight. So I ran. Wasn't long before I got spotted by those demons. They were coming right for me. I thought I was gonna die. I nikomu nie byłoby szkoda. I got saved by Atsuta's sister. Put herself right between me and them. I think her name's Miyazu, right? No, kompletnie nie brzmi bezpiecznie. Then just like that, she was gone. She said her brother would have done the same thing. I can't face Atsuta after all his sister did. Not without trying to find her first. Odnośnie tego pytania, czy to jakieś realne miasto, nie do końca pamiętam, na ile temat był już poruszany w fabule. Bo wiem, że nasza wielka, wspaniała kapłanka coś o tym mówi. Ale w dużej mierze jest to... Ale jest to Tokio. I nie jest ono do końca nieprawdziwe. Sprawa jest skomplikowana. Wiecie, tak jak się ustawia na Facebooku status. To skomplikowane. Trochę jest, trochę nie jest. I'll let you handle the fairy village. Okej, czyli nam każe udać się do Wróżkowa. Multiple life readings from the southwest. I speculate it is the village we're searching for. Jestem pewien, że Wróżkowo to będzie idealne miejsce, w którym nie będzie absolutnie żadnych problemów. Ukośnik jest. Chyba koledzy mnie gonią. Jakieś eligody, nie eligody. I tak wciąż nie przepadam za eligodami. Wciąż mam flashbacki z Eklezji. One nigdy nie odejdą. Krzynka. Powiedziałem, krzynka. Ambrozja. Jadło Bogu. Hej, nie spodziewałem się, że to tutaj skoczę. A to i tamtej krzynki powinien mieć czasem wtedy. To jest dokładnie to, co chciałem zajść i zrobiłem to kompletnie przypadkiem. Tak naprawdę wszystko było zaplanowane, tylko teraz będę mówił, że to był przypadek. Esencja Eligora. No dobrze, że tam w tych healerach nie ma jeszcze dodatkowego te przypadkiem. Chyba teraz jak stąd wyjść? Pewnie na górę potem, co? Yep. To jeszcze drugie pytanie, jak tu jest ta skrzynka, to jak się do niej dostać? Tędy? Jest tu też Miman. Więc w najgorszym przypadku zgadnę samego Mimana. Na dole? Na dole. Esencja Hariki. Czemu mam wrażenie, że dostaję esencję jakichś demonów 10 poziomów wyżej ode mnie? Zawsze mnie to odrobinę niepokoi, bo się zastanawiam, czy jestem aż tak niedolewelowany, czy diabeł. A propos. Au. O, Magasuki. Nie. 20-24. Na papierze to jest do wygrania. Nie na papierze, dostanę w pierdol, jak to zrobię. Co zrobiłaby no mądra osoba? Uciekłaby. Nie jestem mądrą osobą. Au.
Dobra, to była słabość, więc o tyle mi się udało. To też była słabość, więc znów mi się udało. A, powinno się udać. Essa. Ja nie chciałbym spróbować jakąś Exini dołączyć do swojej drużyny albo coś. Tylko jednocześnie przy takiej ich ilości tutaj się trochę boję, nie będę kłamał. Zresztą YOLO, jak to mówią. Wysyntę to jakieś normalne, że nie aż typowego partera, po taka pospalający piekiełek. Zależy od gry. Powiedziałbym, że to raczej norma niż wyjątki. Przynajmniej w tych głównych częściach. Wiesz, bo z tych co grałem to jest tak. W SMT3 masz drużynę protagonisty plus demonów. W czwórce masz protagonistę plus demony. W Apokalipsie też masz protagonistę plus demony. W piątce masz protagonistę plus demony. W Saint Jelly masz protagonistę i demony. W Devil Survivorach masz drużyny składające się z człowieka plus dwóch demonów. W SMT to raczej normalne. Hej, przynajmniej się jej pozbyłem z walki. Wszystko zaplanowane. A spróbuję. Zanieczmy. Smutek. Nie chciała patrzeć jak tańczy. Może ona, że chce patrzeć jak tańczy. Zabawiłem się w Personę? Wow, czyżby Persona miała zadziałać? Esso! Widzicie, wystarczy grać Personę grając w SMT i wszystko jest dużo lepsze. Wychodzi na to, która seria tak naprawdę jest lepsza. I tak wiem, że ten bait nie może być bardziej oczywisty, ale musiałem. Ech, pieniądzara. No dobrze. Akcja rekrutacyjna działa, tak wam powiem. A jako, że zadziałała dużo lepiej niż się spodziewałem, to czas zapisać. Co ty wiesz o syrenach? Najlepsza syrena jest na najniższych poziomach. Czekaj, nie to, nie to. Czy mogę pasortować po czymś innym? Po alfabecie na przykład? To jest prawdziwa syrenka. A nie jakieś podróbki. Dobra, teraz sobie jeszcze stąd wyjść tylko. I zobaczyć w stanie, czy mogę coś sfuzjować nowego, skoro już mam parę nowych demonów. To na pewno coś nowego, fajnego się pojawiło. Zobaczycie.
Welcome to the world. Przede wszystkim, co specjalnych? Co jest specjalnych? Zapoże będzie King Frost. Kinky Frost, haha. Który nie brzmi aż tak źle, zwłaszcza że ma ekstradomę. I Mata Rukadze. A i Mata Rukadze. Z odwrotnych fuzji mam Jatayu na 32. Czy ty masz coś ciekawego w ogóle? Ma Zanme i ma Sukukadze. Coraz więcej ma buffów się pojawia. Niby to dobrze. A jeżeli bym chciał z kompendium coś wziąć, to będzie coś więcej? Toti Baphomet na najbliższych poziomach. Wygląda kusząco. Zwłaszcza, że ty masz Hamaun. Uuu, Hamaun. Pretty scary. Generalnie system działa tak, że albo masz zwykłe fuzje, czyli fuzjujesz A z B i dostajesz coś tam wyjdzie. Albo masz odwrotne fuzje, czyli masz demona i pokazuje ci, co musisz zrobić, żeby go zużyć. A Reverse Compendium wykorzystuje tego też demonek. Nie masz co i tylko masz je w Compendium, jak tako. Zastanawiałem się, czy nie chcę tego plus 2, ale... na razie nie. No dobra. Czy jeszcze jakieś ważne rzeczy tutaj są do zgarnięcia? Jest tam chwała do ogarnięcia, tylko pytanie, którędy. Wydaje mi się, że tak czy siak muszę iść do tego. Tam górą, żeby cokolwiek osiągnąć. Bo pytanie... Na pewno chcę się dostać raz, że tu, a dwa, że tu. I wydaje mi się, że to jedno z drugim będzie połączone. Więc tędy nie przejdę, więc muszę chyba dookoła. Że tędy. Że tędy. Nie dasz mi przejść, co? I've decided I'm going to use what I've learned to save everyone who was taken. So let me handle this. I'll keep up the search on this end. I'm gonna keep looking around over here. I'll let you hit. Dobrze, ale ja tylko chcę przejść. So let me. I'm gonna. Fine. Czyli rozumiem, mam tu nie iść. Innej słowy, tutaj przejścia nie mam, więc mogę iść co najwyżej tam na dół. A ta chwała pewnie będzie tutaj na górze, co? Yep. I żeby do niej przejść, musiałbym minąć Dazaya. Jak jeszcze raz spróbuję otworzyć mapę R1, to zrobię sobie coś niedobrego. No dobra, czyli wszystko, co nie jest zablokowane przez Dazaya, mam odkryte. Dazaj ty kurwo. Chciałem powiedzieć, że nie powinienem się bić z demonami, nie atakując ich z zaskoczenia. Cześć. SZEŚĆ! SZEŚĆ! Jakie kurwa 6? Yeah, what the fuck? Maksymalny save encountera, mam ochotę powiedzieć, że 6. Oh, well.
A nawet nie mam tych light shardów. Fuck me sideways. Przykro mi, Yanakita, że nie dożyjesz swojego sukcesu, ale trzeba mieć priorytety. Ej, przeżyła, nieważne. Jebane Loa, Jezu Chryste. Czemu ich aż 6 było? Raczej nie będę ma tego zrobić w tej turze, ale super dużo mi nie zabrakło. Jak demon dadnie, co zdawać się trzeba w jakimś specjalnym miejscu. Niekoniecznie jest to od tego przedmioty też. Tak naprawdę moim zdaniem przynajmniej w SMT największym problemem, jeżeli już, to jest mana, aniżeli cokolwiek innego. Au! Wbiegłem w ogon tego kelpi. Nie mogę. Nie mogę. Przyjaciele, ja nie mogę. Nie wytrzymam. Fizycznie nie wyrobię. No one chociaż mają jakąś słabość normalną. Zan. Wiecie co jeszcze ma słabość na Zan? Mój Smoke Ball. Bo jak tylko zostanie użyty Zan, to zostanie ta chmura rozwiana. Kurwa. To był misklik. Chciałem zrobić pauzę, żeby się napić. A cóż my tu mamy? Szanowni Państwo. Ajej, chyba coś mi się misklipnęło. Coraz więcej tych misklipów dzisiaj jest, oczywiste. Akurat jak Lili mi padła, co? Akurat jak mi Lili padła. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Nie mogę. Mój święty Boże. Jest! Ja się grzecznie pytam. Taka jest czasem naprawdę niesamowita. Jeszcze chociaż, żeby te chole... Neloa były na wyższym poziomie niż ja, to bym zrozumiał, ale no... Come on, tak się nie robi, no... Dobra, tu jest duży chinken. Dużego chinkena sobie oleję. To wygląda jak idealne miejsce, żeby gdzieś tutaj chował Miman.
I co, jak na coś powiecie mi, że tej żadnego nie ma, co? No najwyraźniej. Nie wiem, jak to działa, ale... Najwyraźniej żadnego tu nie ma. Zjazd normalnie jak w Nocturnie. Jeszcze ze zbijaniem kulek po drodze. O Naruto Runningu to już w ogóle nie wspominam. Tak, nie chciałem tu spadać. Zwłaszcza, że powrót jest trochę mocno dookoła. Trzeba aż tutaj całą drogę obchodzić, a wydaje mi się, że tam coś jeszcze było. Teraz zobaczymy, czy miałem rację, czy się myliłem. Okej, najwyraźniej nawet w tym się myliłem. Well done. Co tam po drodze się wymaksowało? Podejrzewam, że pasek magasłuchni. Ten, który pozwala nam używać naszych specjalnych umiejętności. Biorąc pod uwagę, ile czerwonych kulek zbieraliśmy po drodze, to jest to najlogiczniejsze wyjaśnienie. A ja lubię logiczne wyjaśnienia. Dobra, tu jest skrzynka, która jest... Na górze? Czy na dole? Na dole. Nice. No i dobra, tu żeby przejść, to trzeba iść tędy. Tu na 99%. No tak, tutaj skrzynka będzie już rzeczywiście na górze. Przykro mi, że nie możesz polować na biedne, małe, bezbronne wróżki. Tak naprawdę ani trochę nie jest mi przykro. Jak się tu wchodzi? Całkiem dobre pytanie. Pewnie jeszcze będziemy miał okazję się przekonać. Jak przystało na studenta matmy. To swoją drogą. Wbrew pozorom to, że studiowałem, coś nie oznacza, że muszę to coś lubić. Tak tylko odnotuję na marginesie. Dobra, mam tu asutę z Miyazu. Tao! Miyazu, you're all right. Someone named Fion saved me and brought me here. A tak, ten Fion, który stwierdził, że musi sprawdzić naszą wartość. Cześć, Sebik. A lot of people here are hurt. They're in no condition to move right now. Stąd ci matmy nie umieje liczyć? Plus jeden. Plus jeden. He's the one who saved us. Właśnie stwierdziłem, że raz na jakiś czas mogę zagrać z angielskim, zwłaszcza jeżeli jest to moje drugie przejście. Bo na pierwszym pewnie bym odpalił japoński. A tak to uznałem, że warto ten... Warto chociażby... A? Okej. Że warto chociażby zobaczyć, jak się sprawuje angielski. Ale to było parę uczniów, skontaktował się z Betliczkami na ich odpowiedź. Ja, to jest bezpieczne. Jesteś bezpieczna? A co, nie wyglądam? Że to już włosy mi urosły, to już nie jestem sobą? Król Wróżek jest kawałek dalej. Chciałem dwa sim jednocześnie pośmieszne anime, pies simuje w Super Mario RPG. Super Mario RPG, jedna z tych gier, o których zawsze dużo dobrego słyszę i zawsze sobie myślę, że powinienem w to zagrać kiedyś i nigdy nie znajduję czasu. Teraz nie oszukujmy się, najśmieszniejsze anime psy to te, które mówił tatusiu. Ja co?
Kiedy Superstar Saga. Tak to kiedyś do Bean stwierdziłem, że mi się nie chce? Nie wiem. Nie, no jakoś po tym jak wtedy grałem chwilę w tą Superstar Saga, to miałem takie... chyba nie chce mi się tego jeszcze raz przechodzić. Dobra, jak to się jeszcze na górę wchodzi? Bo to jeszcze nie jest najwyższe piętro, ewidentnie. To mógł być referent do Full Metala. Nie jestem w stanie zaprzeczyć takiemu obrotowi spraw. A teraz, gdzie tu się wchodzi na... Nie wiem, że tędy się wchodzi na górę. Nie, nie możesz tędy wchodzić na górę. Bo tutaj się nie da wyżej wejść. Nie da się wyżej wejść, prawda? Nie, no nie da się. Nie da się! Nie, dobra, nie da się. To na górę? Nie, to nie na górę. Właśnie wiem, że tu się jakoś jeszcze wyżej wchodzi, tylko nie jestem do końca pewien, którędy. To wygląda trochę jakby stąd się dało wskoczyć na to, ale stąd się nie da wskoczyć na to, więc to trochę niweluje całe moje niecne szyki. Chyba, że tutaj w ogóle jakoś jeszcze dookoła się idzie. To wygląda jakby mogło się udać. Esencja nagi. To nie jest to, po co tu przyszedłem, ale też może być. To jeszcze szybko się zajrzę, czy jakieś mimany są, bądź też ich nie ma. Hej, Dzik. No nie, albo jestem ślepy, albo ich tu nie ma. Cały czas mam wrażenie, że ten to kontroler ma jakiegoś lekkiego input laga i mnie to odrobinę irytuje. Tak samo jak irytuje mnie, że potencjalnie tutaj... Bo jeżeli by coś było, to byłoby... Nie, tam się to świeci. Okej. Okay. Czy ja nie muszę to przejść na górę? Wystarczy, że spadnę tu na dół. Dawaj skrzynię. Esencja na komaty. No bo to tu będzie wsio. Ja nie chcę pytać o tą esencję ubrany. Dobra, panie Obedon, co pan ode mnie chce? Do you mind? Do you mind? Yes, I do mind. Samuraju, to nie było zaproszenie do tłumaczenia tego żartu i chcę, żebyś o tym wiedział. Niespodziewany problem, mamy za mało lekarstw. Jak możemy pomóc? Zebrać składniki. Złote jabłuszka. Doskonale. Musimy udać się do Idun i znaleźć dla niej 3 złote jabłuszka. I przy okazji kolega Pajdoczak będzie teraz z nami chodził i robi nam za nawigatora. Aj, sutra. Na sutra na pewno nie będę rzeką. Tylko czekam, aż zamiast fajnych przedmiotów znajdę fajnych przeciwników, którzy mnie zabiją.
Dobra, to teraz tak. Tutaj jeszcze jest jakaś skrzynia. Nie zdziwię się, że jest jakimś cudem tam na górze i będzie ją chujowo znaleźć. Mitama? Nawet cztery? I o dziwo nie wszystkie uciekną? Dobra, jedna jest na ZAN podatna. Czy ty masz ZAN? Nie. O, to używaj Spyglasa. Druga będzie podatna na... Hamę. Dobra. Przynajmniej tyle ugramy, a pozostałe dwie raczej... ty może jeszcze jedną się uda? Znaczy, generalnie Mitamy w SMT5 działają w dwojako, jak już wcześniej zdążyłem wspomnieć. Albo uciekają w pierwszej możliwej turze, albo rzucają debilitate w pierwszej możliwej turze. A jeżeli masz na myśli koszt many debilitate'a, to też się zgadzam, że jest bardzo ciekawy. Wow, trzy Mitamy. Wszystkie cztery Mitamy! Nowy rekord. Bez Almighty Skilli. Holy fuck. Bogactwo. Generalnie Mitamy, bo w sumie o tym nie wspominałem, że Mitamy działają tak, że nawet w obrębie jednego encountera każda Mitama ma różne słabości. I dlatego musimy używać Spyglassów, żeby dowiedzieć się, jakie one są. Jak już się dowiemy, to możemy rzeczywiście skorzystać ze słabości i ona działa z jakąś 500% efektywnością czy coś. Na tyle dużą, że w większości wypadków, jeżeli jesteśmy na adekwatnym poziomie, to ją zinstekilujemy. Fuck. Cały misterny plan też pizdu. Nie doskoczył. Czy jak sam dostaje debilitate'a, to też kosztuje 150 many? Seriously. A jak myślisz? Jeżeli twoją odpowiedzią jest tak, to częściowo masz rację. Zapytasz zapewne, dlaczego tylko częściowo? Bo SMT5 ma wspaniały system Affinity, który sprawia, że skille mogą kosztować odpowiednio mniej many, jeżeli masz Affinity na dany skill. Co nie zmienia faktu, że nawet przy maksymalnym Affinity to jest redukcja jakiś góra 20%. 20 czy 25, coś takiego. Więc nawet przy tym max... tak, debilitate działa na wszystkich przeciwników. Tak samo jak... To jest odpowiedni cluster candy, który też działa na wszystkich sojuszników z kolei. I zrobiłem coś niemądrego. Zaraz się poprawię. Tylko zgadnę jeszcze tę skrzynkę. Bo chciałem wrócić, zapisać się i kupić sobie przedmioty przede wszystkim. Jak się dostać do tej skrzynki? To jest pytanie. Zgaduję, że trzeba przejść jakoś tędy. Zagwozdka. Czy to było zamierzone? Nie mam zielonego pojęcia. Ważne, że działa. Malaster Candy. Come on. Zatem nie oszukujmy się. Jestem na dobrej drodze, żeby zaraz dostać dużo lepszą umiejętność niż Laster Candy. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze na tym streamie się wydobię z tym. Jeżeli ja tu umrę, to proszę strzelić mi po ryju. Znaczy, ja się śmiałem w sumie, że...
SMT 5 łączy najgorsze elementy buffów, jeżeli chodzi zarówno o persony, jak i o ten. O SMT. Bo jednocześnie są buffy ma i tak dalej, one są czasowe i mają staki. Więc to jest, mówię, najgorsze połączenie, jakie tylko się dało zrobić tak gracza. Nie, wiecie co? Wiem, co robię. No, trwają 3 tury, tak jak normalnie. I do tego mają 2 staki. 2 albo 3, nigdy nie pamiętam. To chciałbym... Sevik, ja jeszcze tylko chciałbym przypomnieć, że debilitate kosztuje 150 many, żeby nałożyć 1 stack, a nie 2. Na 3 tury. Looking to sell, are you? Say, thanks. Need anything else? Właśnie wyobrażam sobie w tej chwili minę Sevika, jak na to reaguje. Trzy staki. Jeszcze lepiej. Znaczy nie wiem, zawsze mam wrażenie, że UI pokazuje maksymalnie 2 nałożone, ale tak jakby można było nałożyć 3. I nie wiem do końca, jak to działa. A ja przynajmniej są bardzo zbalansowane skille. Znaczy skille. Przedmioty. Dobra, to skoro to już mam z głowy. To poproszę... KTD. Możesz się zastanowić, czy chcę Baphometa albo... Tota. Bigon. A tak serio, z czego mogę Baphometa zabić? Ze zdecydowanie zbyt drogich rzeczy! I w dodatku... Nie no, Mudon jest okej akurat. Ale nie chce mi się aż tyle wydawać na niego. Prędzej to bym zrobił, tylko jednocześnie pozbywać się Amenozu, Mankuri, Himmel. Trochę mnie niepokoi taka opcja. Najprędzej bym chyba na coś takiego się zdecydował. Zwłaszcza, że mógłbym przekazać wtedy medię, mógłbym Rakundę przekazać. Jest Light Pleroma potem do nauczenia się. Korci. Ale na razie chyba się trzymam. Chociaż trzymacie. Bo przypomnij mi proszę... Co mamy na Uzumę, czego potencjalnie mógłbym nie chcieć tracić? Younga, Hamę, Rakundę... No niby fajne rzeczy, to jest ten problem. Mam wrażenie, że to są 2 demony, które i tak bym chciał mieć prędzej czy później. To jest najgorsze. To, że widzisz cały zestaw kilka demonów, się podoba, to fajna rzecz. Zgadzam się, to jest akurat bardzo przyjemne. Bo wiesz, powiedzmy, czego się spodziewasz. No wiadomo, jedyna wada to jest to, że nie do końca wiesz, kiedy się ich nauczy, tak? Bo to może być 34, 35, 45, tak? Oczywiście ekstremalny przypadek, ale zdarzały się takie sytuacje. No ale to też wiadomo, takie trochę... Chciałbym, żeby było idealnie, a i tak jest dużo lepiej niż kiedyś. Wracając, chciałbym jeszcze skorzystać z tego, że mogę się nauczyć jeszcze jakiejś umiejętności. Bo mam teraz jeszcze jedno miejsce. Tylko pytanie, czego mogę się nauczyć? Zobaczmy. Po skillach. Wróć. Nie ma Megiddo. O, tak po skillach. Darksword. Czy Darksword dawał przypadkiem miota? Sila. Może się przydać, to jest najgorsze.
A czym byłeś to Vampire Recovery? Jest tak Force Weakness, Atlantic Critical. Na fizycznym potargu to nie jest aż tak dobre. Czy w tej grze jest Megidobarium? Wydaje mi się, że nie. Nie kojarzę przynajmniej. Axor Claw. Właśnie nie jestem pewien, na ile te rzeczy typu 2-4 Medium są lepsze od naszego własnego Hasotobi obecnego. Plus Accuracy to nie jest mi potrzebne. Loino Standard to jest Heavy Electric, czyli magiczne, więc nie. To też możemy się jakiegoś Resista nauczyć na potagu. Rioma, Radzi, Lightmanate. Inspiring Leader? Ech, to tylko dla demonów. To może być całkiem okej, jako taka nasza pilsowa umiejętność. Chyba, że po prostu rzeczywiście nauczyć teraz jakiegoś Resista, żeby mieć coś. No bo albo to, albo jakiś Dark Sword, bo wiem, że Seal może mi się przydać teraz. Aramasa, Lightspring, Sakanagi, Rakunda, Dark Sword. Blight? Właśnie Blight to też nie do końca coś, co mi się przyda tak naprawdę. Bo Poison to nie jest status, który aż tak bardzo chcę nakładać. Więc chyba wezmę Listora. W sumie to jest szansa przy krytyku, a Aramasa ma dość sporą szansę na krytykę, jakby nie patrzeć. Więc chyba zdaję sobie tak. How is this? No i git. No dobra. To jeszcze tylko się upewnię, czy mogę, może, coś sfuzjować, powiedzmy, tak normalnie, bez wykorzystywania kompendium. Jest hot, Bigond Hot. Blackos nie był jakiś super chyba, z tego co pamiętam? Nie, zdecydowanie nie wygląda super. Jotaro ma trochę za dużo słabości jak na swojego Daina. Drugi Santa Mazama ma trochę kusi. Mech. Chłapoma, Chiro Marachi. I musiałbym ją zrobić z Loikerpi. To by od biedy przeszło. Matron the Light, Manate Media. Postoję. Oba, to nie jest tak, że mi się jakoś specjalnie spieszy z tym, tak? Więc na się po prostu wstrzymam. Parę miejsc jeszcze na rekrutację mam, jak tako. W każdym razie musimy i znaleźć Idun. Mapa twierdzi, że Idun jest kawałek na południe i tutaj też się świeci nasz wspaniały absces. Abscesem fajnie by się było jak najszybciej zająć, ale jednocześnie wiem, że ten absces jest kompletnie skurwiały. I będę się starał go unikać tak długo, jak to fizycznie możliwe. Nie no, przesadzam w tym momencie, ale mam złe wspomnienia z nim. I dlaczego ma 3 demony? Znaczy, 3 osoby w partii zamiast 4? To jest bardzo dobre pytanie. Ty się jeszcze uczyłeś czegoś? Nie. Kto się jeszcze uczył mnie rzeczy w tej chwili? Lilim. Wydaje mi się, że Anahita. Tak, Hamaonu. I Forneus. Czyli Forneus skakuje. Dobra, teraz tak na poważnie, mam dwie opcje. Albo spróbować pójść do tego abscesu jak najszybciej, z czego do niego droga była strasznie, no, kręte. Albo nie, no i tak muszę najpierw chyba skoczyć do Idun po to, żeby dostać od niej questa.
Bo tak to będę chodził w miejsca i nie będę zbierał przedmiotów, które tam po drodze będą. Cześć, oto moje wife'o. Czołem, Idun. Potrzebujemy twoich złotych jabłek. Loki ukradł wszystkie jabłka i to oznacza, że musimy iść pogadać z Lokim, co? Hej? Nie dość, że jabłka nie mogły być użyte do lekarstw. Może udało mu się przypadkiem parę po drodze upuścić. Miejmy szczerą nadzieję, że nie będę musiał się użyć z samym Lokim. Biorąc pod uwagę, że zazwyczaj jest to jednak dość silny przeciwnik, że się tak delikatnie wyrażą. Parę Lightstone'ów mi się przyda, bo ostatnio negocjacje wyjebałem ich zdecydowanie za dużo. Black Incense. Co i mapa powie? Na papierze wygląda, jakbym był w stanie tutaj wejść na górę, ale znając życie, muszę odbyć to dookoła. Zobaczymy. Czy jestem w stanie wejść tędy? Uwaga, uwaga, przekonamy się już za chwilę. Ja coś... Coś się da... Na przykład wpieprzyć się w kolejną walkę z Mita... O! O! Oh boy. Dzięki za jedzenie, mastery. Taka chyba nie liczyła, że będę walczył po trzech rakundach i debilitacie z przeciwnikami na moim poziomie. Nie ma sprawy, twoje grzechy zostały wybaczone. Dobra, to gdzieś powinno być pierwsze jabłko. Ono chyba jest na górze. Wygląda, jakby było na górze. Niestety abscesy mają tą bardzo nieprzyjemną właściwość, że gówno przez nie widać na mapie. Dlatego zazwyczaj jak mogę, to staram się z nimi używać jak najszybciej się da. Tak, słyszę, że we mnie machacie. Poczekaj, na mapie jestem tu, a absces jest mniej więcej tu. Mam bardzo silne wrażenie, że musiałbym dookoła zasuwać. Żeby się do niego dostać. Jest mi to bardzo, ale to bardzo nie na rękę. Przegląda sobie promptki, wyskakuje mi nieprzeceniony jumping. Nie chcę pytać. Tak, i chory psychologiczne. Ej, to w sumie tak jak z OBS-em. Też miał jakieś takie bardzo ciekawe tagi. Bo nie wiem, czy widziałeś, że OBS jest na Steamie. Po trzecie jabłko na papierze mogę się tędy udać. Nekomaty. O! Nawet nie zauważyłem, kiedy ona mnie zauważyła! Nie uciekaj. Łapaj na nekomata. Biorąc pod uwagę, że jestem wystarczająco w tył, jeżeli chodzi o poziom nekomaty, i tak nie mogę zakrytować. Więź ślud, bo... GAME! Fuck you, game.
przysięgam. Ta gra czasami mi tak jebie w dupę, jeżeli chodzi o RNG. Zaraz ktoś powie, no ale przecież oni są na wyższym poziomie. U nich na chłopokra nie jest na wyższym poziomie. Więc tym bardziej jestem zły. Dobra, dałeś mojego expa. Tego potrzebuję. Chyba tu są livingi. Ale ja chwilowo chcę pójść po jabłuszko. Gdzie ono jest? Tu jest jabłko. Daj jabłko. Moglibyśmy teraz potencjalnie wrócić bardzo szybko drogą. Ale chcę zobaczyć, czy damy radę przejść tędy do tego. Do obsesu. Słynne ostatnie słowa, wie. O mój Boże. Piękno bym zaliczył wyjebkę esencję Thota. Thoth Begone. No dobra. Tutaj koledzy mnie gonią. Ja na razie chcę wrócić do Idun po prostu. A potem się zacznę. Ja mam. Ja mam się wrócić do Idun czy do. O ja naiwny. Myślałem, że wystarczy, że się wrócę do Idun. No dobra, to wracamy do Oberona. Przy okazji możemy zapisać. Tylko bezpieczniej. Dobra, mam złote jabłka, co z nimi zabicie, to już nie mój interes. Trochę kasy nam wpadnie, trochę expa nam wpadnie. A na hita nauczy Hamounu. Ja sobie mam dylemat, zamiast czego dać tego Hamouna. Jakkolwiek nienawidzę tego określenia, to ta domina może mi się przydać. Boli mnie, że to mówię, ale naprawdę może mi się przydać. Dobra, zajmij się lekarstwami. Dobra, czyli wróżki zajmą się ludźmi tej w okolicy. To jest duży pozytyw. The other students can be treated now. Thank you so much. Nie ma sprawy. Wszystko dla moich fellow półludzi, ludzi, demonów, chuj wie. I'm sorry. I couldn't save her. Does I? Jak to było? Zostaw to mnie. I found the demon that took you to. Poradzę sobie. You're hurt. Never mind that. Please, just save Itsukishima. We'll treat Dazai along with the other wounded. Please, please save Itsukishima. Tak, tak, uratuj biedną Sachori, która jest opętana przez maskowego demona. Nie musicie mi powtarzać tego 10 razy. Och, dziękuję za pomoc z jabłkami, jestem Silki, mam kolejną prośbę. Lekarstwa wymagają też korzeń mandragory. I potrzebuję ich 8. Jasne! Czyli musimy zebrać parę korzeni. I mieć na uwadze, że inne demony też mogą chcieć je w tym czasie zbierać. Jeżeli dobrze pamiętam, to te mandragorki były gdzieś w tę stronę? W sensie w stronę, z której przybyliśmy generalnie rzecz ujmując. I widzę też, że idą od Lance Questa. I tam też zaraz się przejdę, tylko się wyleczę.
Bo troszkę mi się obrywało. Zgaduję, że Quest Inu będzie jakoś bardziej powiązane z tym, co mówiła o Lokim wcześniej. Ej, tak długo jak mi nie powiecie, bi się z Lokim w pełni mocy, to wszystko będzie ok. Chyba, może, mam nadzieję. To nie jest Idun. Okłamano mnie. Idun zniknęła. Oj. Więc Loki pozwoli Idun. Okej, na to nie pozwolę. Tylko pytanie, jak się tam dostać na górę? Wygląda, jakby trzeba było jakoś mniej więcej tutaj przejść, tak mniej więcej na środku. Cześć, Sylwio! Moje bardzo ambitne założenie jest takie, żeby po pierwsze nie umrzeć, a po drugie sprawować się jakoś tu do... To był ciekawy skok. Tak, mój plan zakłada, że to jakoś tędy się przychodzi. Ale to może być nieco zbyt ambitne. No i dostałem się do skrzynki. To już jest coś. Skrzynce esencja Parvati. Szklanka mi się obok ciasta zbiła. To pozycja na dziś, uważaj na siebie. Jak się dostać do tego skurczysyństwa? Bo teraz to już rzeczywiście chce iść do abscesu. To zdecydowanie nie brzmi jak twój szczęśliwy dzień, Sylwia. Nie chcę z wami się bić. Nie w tej chwili przynajmniej. To mówię, zastanawiam się, jak do tego nieszczęsnego abscesu dojść. Jeżeli miałbym zgadywać, to jakoś tutaj w prawo. I to jeszcze pewnie górą. Że jakoś, że tędy. Jop! Jest i absces. Ale czuję, że będzie umierane. Aha. Zostawcie mnie. Ups. Trafili mnie. Skurwysynu. Tak. Generalnie staram się nie bić przeciwnikami, kiedy jestem po drodze do abscesu, żeby nie marnować zasobów. I tutaj chcę się tego trzymać, ok? Sieja. Mam prośbę. Weź bigonuj. Sam mam też dziwne wrażenie, że moja drużyna może być w tej chwili odrobinę podatna na niego. Nie, tylko Farneus.
Tylko boss. Jedna, dwojga. No teraz jak potrzebowałbym czegoś, co ma mudo i nie jest podatne na światło. Mam coś takiego w ogóle? Chyba nie. Monety ewoluują. Z tego co wiem, to nie. Przynajmniej nie kojarzę. Dobra, wrzucę zaraz Lilimki chyba tą Kikulihime. Czemu ja wrzuciłem ją zaraz Lilim? A wiem dlaczego, bo nie mam muda. Ty masz zaraz muda. I makarzamy. Nasz muda. Naiwniejsze, że mi wejdzie silence w niego, ale to jest naprawdę naiwne myślenie. Megido. Au. Au. Okej, nie przewidziałem tego, że zdejmie mi kogokolwiek na hita, okej? Fakt, że jest to Megido, na które nie mogę użyć niczego, co po prostu... Nie no, przecież to zaczyna z Megido. To nie jest tak, że on musiał się go nauczyć. On miał Megido normalnie startowo. Ja wiem, że szkalujemy grę w ogóle, ale... Chociaż uczciwie. Szkalujmy ją tam, gdzie to zasługuje. I spać. Ja się muszę pobuffować i podebuffować. Skarbki mi się odłączyły. I co, jeszcze mi powiecie, że jak teraz jest po tym podłączę? Nie wytrzymam z tym czasem. Nie ogarniam tego sprzętu. Nie, serio, nie ogarniam tego sprzętu. Jak czuły może być kabel, że delikatnie poruszę i nagle sygnał traci? Nie wytrzymam. Oddawaj mi mój sprzęt. No capture devices. No dobra, z tym to już mnie nie oszukuje akurat. Bo capture device masz przecież. Problemy techniczne na moich streamach. Wiecie jak to mówią. Człowiek może wyjść z Sevaliona, ale Sevalion z człowieka nigdy nie wyjdzie. No signal. Dobra, to jak jest no signal, to zaraz powinien wrócić. Mamy to. Jeszcze zaraz go wrzucę na ekran. O. Dobra. Sygnał wrócił, grę wróciła, można robić rzeczy. Dobra, tylko teraz muszę się zastanowić, co z tym skurwysynem robić. Na pewno będzie mi potrzebna Matarunda, to już... Tyle już widzę. Głupiała jej zaśpi. Głupiała jej zaśpi drugą turę.
Media. Wydaje mi się, że on się teraz obudzi generalnie. Jeszcze nie. Ale to chyba znaczy, że ja go mogę w tej turze bić. Nie wiem, czy mi się opłaca, bo mam jeszcze debuffa, ale z drugiej strony, jak go nie zacznę bić, to się źle skończy. Dobra. Spróbujemy. Podejrzewam, że nie wyjdzie to tak dobrze, jakbym chciał, ale coś trzeba próbować. Ja naprawdę wybrałem ten jeden, jedyny pierdolony żywioł, który on blokuje. Nienawidzę swojego życia. No niestety, skill nie wchodzi akurat. Ale mogę na to zrobić coś innego. I spać. O, nie poszedł spać. No dobra. To ma jest taki, że teraz się muszę bronić tak naprawdę. Albo nie muszę się bronić. Mogę to iść YOLO. Pani tak, z nim jest dużo większy problem niż to, że mamy Guido, tak naprawdę. Więc to też trzeba mieć na uwadze. Niestety bez kryta. Potęga, wiem. Potężne mudo. Proszę, nie jepnie w dupę. I want to fucking die. Właśnie to jest ten problem, że to nie do końca chodzi o to, że boss się leczy. Kurwa raz. Jeszcze nie mam dżema do spania, no super. Nie mam też mata rundy, więc pewnie zaraz umrę. Chyba zwykły atak to możesz sobie wsadzić w dupę. Ja nawet nie wiem, co teraz powiedzieć. Nieironicznie nie wiem, co w tej chwili mogę powiedzieć.
Poza tym, że zadaję mu zdecydowanie za mało. Żegnaj, Pazmeusie. Pisaka na szczęście obywa trochę mniej. Ciekawe, czy mi się uda. Mam jeszcze szansę potencjalnie i to jest najgorsze. Chyba on poszedł spać. Ja bym się bardzo, ale to bardzo postarał. W sensie, czy ktoś jeszcze potencjalnie może mieć coś silniejszego. Takiego do bicia. Ale chyba nie, i to jest najgorsze. Dobra, skakuj. Jeżeli on teraz użyje... Nie mogę. Po prostu nie mogę. Idź w chuj. No żeś ty! Nie mogę, nie wytrzymam. Ej, patrzcie, diorama. A, tak też może być. Taka mnie memuje dzisiaj. Zostałem wybitnie zodplayowany. Muszę mu to przyznać. Okazał się ode mnie po prostu lepszy. Tak naprawdę to ani kurwa trochę. Ani kurwa jego maść trochę. Wiecie, co człowiek ma ochotę w takiej sytuacji zrobić? Teraz też nie mogę King Frosta. Nie żeby to jakoś specjalnie dużo zmieniało w tej sytuacji, ale mus mogę. Najpiękniejszy zestaw, jaki tylko istnieje, przysięgam. Akurat beatdown to nie jest coś, na czym mi zależy. Ta mata Rukadża byłaby fajna, gdyby nie to, że jest o poziom za wcześnie. Wracając do tego, po co tutaj przyszedłem. A cześć poza King Frostem? Okej, na to mogę przystać.
Is this demon to your liking? Aha. Toż ten znak? Czy gadaj mi już po prostu znaki, że to jest ten moment? Nie może dwa z rzędu wejść w wypadek. Przynajmniej z tym się nie myliłem. Ej, mogę sfuzjować Black Frosta, który jest za jakieś 50 poziomów. Ja dobra, 44. Nie jest aż straszne. Maj Sarko Strike ma Buffule, Black Draco Strike ma Tarundę, Endure Binding Strike Dark Block. Galnie Draco Strike są fizyczne, takie żywiołowe. To jest coś tak, jakbyśmy mieli czar drugiego poziomu, tylko korzystający z siły zamiast z magii w dużym skrócie. Bo jest to nowa rzecz, która przy okazji pozwala fizycznym postaciom trafiać słabości w tej grze, co jest jakimś tam pozytywem. Anyway, idę po zemstę. Idę po zemstę. Jak tylko gra mi się odwiesi, to idę po zemstę. Nie obchodzi mnie, że właśnie wydałem dużo więcej niż powinienem. Idę po zemstę. Najgorsze jest to, że tam droga jest dość długa i trzeba ją jeszcze raz przejść całą. Ale ja się na nim zemszczę. Ja nie pozwolę mu tak po prostu odejść po tym, co mi zrobił. Teraz tak, szło się tędy. A i tutaj... Tędy? Tak, tędy. Zastanawiam się, że się znowu będę musiał smog bomby użyć. Przez te cholerne strzelające wajzy. Ale nie kłamałem, co prawda nie z powodu tego, że strzeli, nie tylko z tego powodu, że w nich biegłem, ale tak muszę być mógłbym. Bo szanse na ucieczkę w SMT jest tak samo wysoka jak zawsze, czyli prawie zerowa. Zdarzało się, że na demony, gdy był jakieś 50 poziomów niżej ode mnie, miałem szansę poniżej 50%. Dobra. Posłuchaj mnie. Ty kurwa gnoju.
On mnie jakiś cudem teraz one-shotuje w swoim Megiddo. Chyba nie tym razem. A wciąż zadaje więcej niż bym chciał, żeby zadawało. Anyway. Taka jest niesamowita. Doprawdy niesamowita. Proszę, drugą jeszcze. Dobra, zróbmy to tak na chwilę. Jak tak się chcemy bawić? Przysięgam, on jeszcze jakimś magicznym cudem się wybudzi w tę jedną turę i mnie zabije. Nie mogę się doczekać. Dobra, śpi jak powinien. To jest duży pozytyw. Teraz pytanie, co z nim zrobić? Bo mam trochę mało HP. A jednocześnie głupio było go nie bić jednak. Zwłaszcza, że zaraz tak się obudzi i tak się obudzi. Na szczęście to jeszcze nie jest ten etap, kiedy mam jakiekolwiek buffy, więc mogę dowolnie wymieniać członków swojej drużyny. I tak wiem, że marny to pozytyw, ale trzeba się jakoś pocieszać w trudnych czasach. Ma tę rundę i do... On był po dwóch tę rundach, come on. Hejce. Absolutnie kurwa hejce. Chyba mi Anahita padła, prawda? Nie, Anahita żyje. To chyba muszę wypaść, że skoczyła z powrotem. Dobra, tego się akurat spodziewałem. Ja pierdolę. To się nazywa czysty, skondensowany hejt, holy fuck. To nie, wiecie co? Gdzie on jest? A z Dekondo to też jest ta zabawna sprawa, że ona jest dostępna gdzieś od 40 któregoś poziomu. Co moim zdaniem jest trochę absurdalne, ale co ja się tam?
A, debuffem się skończyły. Idealnie. Ja nie mogę. Naprawdę nie da się leczyć demonów, które są w staku? Ciekawe. Dobrze wiedzieć. Do zobaczenia w sobotę na trzech domach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!